Proszę. Witam Państwa serdecznie. Myślę, że to prowadzenie dyskusji będziemy wspólnie z panem profesorem Jemielitą prowadzić. Bardzo proszę pozostać. Proszę Państwa, nasza konferencja odbywa się w szczególnym dniu. Nie było to powiedziane na początku, dlatego żeby zostawić coś nowego także pod koniec konferencji. Nie wiem, czy Państwo wiecie, co było 14 listopada. Nie teraz, tylko 8 lat temu. Wówczas to Sejm Rzeczpospolitej, ten, który już kończył kadencję, przyjął przez aklamację uchwałę ustanawiającą szczególny dzień pamięci, ten kwietniowy, o ofiarach katyńskich. A więc Smoleńsk, Katyń są ze sobą nierozerwalnie związane, bo przecież ci, którzy zginęli pod Smoleńskiem, na tym lotnisku przed polem startowym, pasem startowym, to oni jechali właśnie do Smoleńska, aby uczcić tych, którzy tam wcześniej zginęli. I ta data jest właśnie z tym dniem związana. A dlaczego ja o tym wiem? Ano dlatego, że właśnie w Krakowie w dniu dzisiejszym odbywało się w sanktuarium świętego Jana Pawła II na Białych Morzach, tak to określamy, w tym miejscu, które prowadzi od sanktuarium świętej siostry Faustyny. Nastąpiło odsłonięcie piety smoleńskiej. I o tym też właśnie chciałem Państwu powiedzieć, że tam właśnie o godzinie 12 poprzedzona Eucharystią została odsłonięta pieta smoleńska. Żeby był ten związek z nami, z tą konferencją, stamtąd przekazano także medale. Medale piety smoleńskiej. Te medale przekazane przebiozłem tutaj, aby przekazać panu profesorowi Witakowskiemu, który tutaj one są, który będzie je przekazywał wtedy, gdy komitet naukowy naszej konferencji spotka się przy okazji corocznego spotkania opłatkowego. Wówczas będą informacje o tym, kto i jakie te medale otrzyma. Proszę Państwa, dziś wysłuchaliśmy kolejnych referatów. Podejmiemy za chwilę dyskusję, ale to, co trzeba w tym miejscu podkreślić, a jestem z Krakowa, więc powinienem to zrobić, podkreślić, że te nasze działania związane z konferencją smoleńską są bezpośrednią odpowiedzią na przesłanie świętego Jana Pawła II, bo on przecież nie do innych środowisk, tak jak do środowisk akademickich, przyjeżdżając tu do Polski i przyjmując tam w Watykanie przedstawicieli, często także rektorów polskich uczelni, przekazywał specjalne słowa, można je nazwać przesłaniem dla środowiska akademickiego. Wśród nich znalazłem takie, które w szczególny sposób wiążą się z zobowiązaniem wypełnianym przez środowisko akademickie, może nie całe, w wielu trudnościach, ale tych, którzy ten komitet sterujący, inspirujący, organizacyjny i naukowy tej konferencji tworzyli, słowa o posłudze myślenia, do której ludzie, mówił Jan Paweł II, środowiska akademickiego, są szczególnie zobowiązani. I nam też wyjaśniał wtedy, co to jest posługa myślenia. To dociekliwość i wnikliwość w zadawaniu pytań i uczciwość w poszukiwaniu na nie odpowiedzi. Mając te słowa w pamięci, na pewno ci, którzy byli inspiratorami powstania niezależnego środowiska naukowego, ujawniającego się w postaci konferencji smoleńskiej, mieli w pamięci, a jestem o tym przekonany,
bo od początku miałem możliwość śledzenia działań i pana profesora Witakowskiego, pana profesora Jemielity i pana profesora Rońdy, który z tym pierwszym swoim wystąpieniem do Komitetu Mechaniki uruchomili to dzieło, otrzymując odpowiedź negatywną, dziś przypomnianą. Proszę przyjąć tę moją wypowiedź na początku jako wypowiedź wprowadzającą do dyskusji. A teraz, panie profesorze, ile mamy zgłoszeń do dyskusji? Na razie dwie osoby. Proszę państwa, bardzo bym prosił o zabranie głosu pani Mieszczanek. To jest Nowa Konfederacja. Bardzo proszę, jeżeli można prosić o podanie. To działa. To przy całym szacunku, właściwie nie wiem, gdzie są panowie profesorowie główni, ale do badaczy pytanie. Panowie jesteście skoncentrowani na rzeczach bardzo takich praktycznych i to jest duża rzecz. Ja chciałam zapytać, jak sobie radzicie z interpretacją tego, co jest dookoła tych praktycznych rzeczy. Ja mam tutaj cytat z Rzeczpospolitej z 10 kwietnia z godziny 9:22. Hołd poległym w Katyniu nabrał specjalnego wymiaru. Uroczystością miał przewodniczyć prezydent Lech Kaczyński. Prezydencki samolot rozbił się. Mamy informację, że prezydent Lech Kaczyński nie żyje. Mówi Rzeczpospolitej Mariusz Błaszczak, rzecznik klubu PiS. 9:22, 10 kwietnia. Taka informacja. Jak to interpretujecie, panowie? Jak sobie radzicie z tym, że coś takiego się pojawia tak wcześnie? Dziękuję bardzo. Myślę, że przeprowadzimy to w ten sposób, że może najpierw trochę pytań zbierzemy, a potem poprosimy o wypowiedzi, tak? Zanotowałeś, tak? Tak. Dobrze. Z tym, że to pytanie, to kto z autorów będzie chciał na to odpowiedzieć, a myślę, że takim podstawowym odpowiadającym to jest ten, który podsumował konferencję. Tak. No i myślę, że to pytanie, tak rozumiem pani pytanie, skierowane do pana profesora Witakowskiego. Ale za chwilę będą odpowiedzi. Przypomnijmy. A takie specjalistyczne, to wtedy poprosimy autora. Następna osoba, pan Henryk Urban, reprezentuje prywatną firmę. I bardzo proszę, jest pan na sali? Jest, tak? Bardzo bym prosił. Mikrofon, ja mam. Panie profesorze, szanowni państwo, no reprezentuję prywatną firmę Henryk Urban. Jednocześnie jestem przede wszystkim podporucznikiem lotnictwa według specjalności wojskowej i zająłem się tematem Smoleńska właśnie z tej racji, że jako inżynier nie mogłem się pogodzić z takim podejściem, że trzeba uwierzyć w taką czy inną wersję. Trzeba się po prostu tym zająć. Będą protokoły komisji, które wyjaśnią, co się stało. I nawet pozwoliłem sobie taką książeczkę na ten temat napisać, która się opiera na trzech głównych protokołach. Protokół firmy ATM, który jako konferencja dostaliśmy przed 2 laty. I ten protokół podsumowuje dane wyjściowe, które zostały odczytane z polskiej czarnej skrzynki, ale nie podaje tych danych wyjściowych jako podstawy do badań. Ba, 3 lata temu na konferencji w Kazimierzu pan doktor Lasek zapowiedział, że jeżeli ktokolwiek ujawni te dane wyjściowe z polskiej czarnej skrzynki, które zostały zczytane w firmie ATM, a następnie skrzynka odesłana do Moskwy, ten będzie miał do czynienia z prokuratorem. Czyli te dane są ściśle tajne. Do dzisiaj były tajne. Pytanie, bo tutaj pan profesor Nowaczyk powoływał się na dane firmy ATM w wersji rosyjskiej i w wersji polskiej. Nie wiem, czy już zostały udostępnione. Sądzę, że nie. Z tego, co wiem, to jeszcze nie zostały udostępnione dane wyjściowe.
Natomiast mamy tylko ten protokół, a ten protokół jest wyraźnie, no nie chcę użyć słowa zamataczony, ale jest, ja przesiedziałem parę tygodni nad tym protokołem i żeby dojść do dokładnej wysokości, jaka była w momencie przejścia nad Brzozą, to tam użyto tak pokrętnych tłumaczeń, nie podając tych danych wyjściowych, które są bardzo ważne. Myślę, że teraz, kiedy wreszcie mamy rząd, który nie będzie robił z tego tajemnicy, wręcz naszym interesem jest, żebyśmy wszystko mieli jawne, wyraźnie, że wreszcie tych danych się doczytamy, a tam będzie wyraźnie zapisane, co się stało, w którym miejscu. Dziękuję. Druga taka część to oprócz tego protokołu firmy ATEM jest protokół firmy Universal Avionics, który pisze właśnie, który omawia TAVS i FMS. I trzeci protokół, dzisiaj pokazany nam protokół polskich archeologów. To są trzy najważniejsze dokumenty, którymi już w tej chwili dysponujemy i na podstawie których można zdecydowanie odrzucić tę wersję Macmillerowską. Dlatego to jest tak ważne, żebyśmy się skupiali na tych opracowaniach, które są faktycznie do obrony procesowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz następnie, za chwileczkę, bo poprosimy później o odpowiedzi. Po trzech pytaniach, dobrze. To jeszcze trzecia osoba, proszę o... Do mikrofonu. Bardzo proszę. Mikrofon... Już daję. I would like to ask questions to Glenn, but maybe would be better to ask this question in Polish. So if someone would be so kind and translate me to Glenn. Proszę Państwa, chciałam zadać pytanie Glennowi. Brzmi ono następująco. To już jakieś 2 czy 3 lata temu wysłuchaliśmy takiej prezentacji, która mówiła o budowie Tupolewa. Ja niestety nie pamiętam autora, to był wojskowy, konstruktor wojskowy i pamiętam, że był to konstruktor praktyk, a nie uczony, nie naukowiec. Otóż on mówił o tym, że Tupolew jest samolotem, którego wadą jest wysoka awaryjność. Statystycznie tych awarii w Tupolewie zdarza się więcej niż na przykład w Boeingach. Natomiast, że Tupolew jest samolotem wyjątkowo mocnej konstrukcji, mocniejszej właśnie niż odpowiadające mu wielkością Boeingi. I on twierdził, że skala zniszczeń samolotu, skala zniszczeń Tupolewa była możliwa do dokonania według niego tylko poprzez wybuch paliwa. Zostawiał na boku, znaczy nie zajmował się kwestią, co doprowadziło do detonacji paliwa w Tupolewie, ale był przekonany, że takie rozsypanie tak mocnej konstrukcji musiało wynikać z eksplozji paliwa. Dzisiaj Glenn mówił o wytracaniu paliwa. Rozumiem, że nie było to celowe wypuszczenie, tylko wynikało z awarii i jeśli dobrze zapamiętałam liczby, to było 8 ton, czyli 1% wagi całego samolotu. 10%, tak. I teraz moje pytanie brzmi, czy wobec tych dowodów na utratę paliwa, na te ślady na roślinach, tak, te zniszczenia roślin, które znaczą szlak wycieku paliwa z Tupolewa, czy to znaczy, że ta hipoteza o eksplozji paliwa jest już obalona? Czy to znaczy, że nie ma już takiej możliwości, żeby tym, co doprowadziło do destrukcji samolotu, był właśnie wybuch paliwa? To tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo.
No i myślę, że w ten sposób byśmy mogli teraz przystąpić do tych trzech naszych dyskutantów, udzielenia ich odpowiedzi. Ja tu po konsultacji z panem profesorem Witakowskim, bo nie był wtedy obecny, odpowiem w ten sposób. My jako konferencja naukowa dotycząca katastrofy smoleńskiej rozważamy zagadnienia nie te, co ktoś powiedział, tylko to, co wynika z praw fizyki, mechaniki i je analizujemy pod tym kątem. No właśnie, więc wobec tego ta wypowiedź jest jak wypowiedź. Wszystkie te wypowiedzi tam gdzieś powiedziane indziej nie stają się przedmiotem analizy członków konferencji i uczestników referatów. No, więc tak. Proszę na to. Proszę bardzo. Kłaniam się, Janusz Bujnowski. Więc Tupolew miał około 19 ton paliwa, a zostało około 10, 11 ton przy lądowaniu, znaczy przy podchodzeniu. Ale wybuchy od paliwa zupełnie inne są niż te, co tam zaobserwowano w tym samolocie. Poza tym dużo paliwa zostało, prawda? Ubrania były zapachem nafty. Było na szeregu miejscach rozprysk tego paliwa z innych zbiorników. Część się spaliła, więc nie było żadnych wybuchów paliwa. Paliwo na ogół, były tylko podane przypadki, że czasami się wybuchowo, ale przeważnie to się pali dosyć intensywnie, ale nie wybuchem. Takie, żeby takie ostre krawędzie pozostawały, jak wybucha właśnie materiał wybuchowy. Także absolutnie nie mogło być tam żadnego wybuchu paliwa, moim zdaniem. Dziękuję, to jest odpowiedź do ostatniego pytania, ale tak, nie przez autora referatu. Natomiast do panu, będzie jeszcze też. Pan profesor pan doktor Nowaczyk, panu Urbanowi odpowie, tak? Chodzi o dane dotyczące ATM-u, bo podawał pan dwie dane, polskie i rosyjskie, i czy one zostały odtajnione, bo pan ma wątpliwości, że skąd pan ma te informacje? Rzecz pierwsza, dane z odczytu polskiego zostały przekazane przez prokuraturę, między innymi konferencji, przy czym to są dane przetworzone i proszę pamiętać, że analizy, które się pokazuje, to są dane już poddane pewnego rodzaju obliczeniom, bo nie podano rzeczywistych wartości na przykład radiowych, tylko podano w przeliczeniu w stosunku do poziomu pasa. Przyjmując poziom gruntu według danych dostarczonych przez Oddział Kartograficzny Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, co nie jest zamieszczone w tej części. Dane natomiast znalazły się na płycie CD odczytane i te płyty CD ma prokuratura. Myśmy ich nie widzieli i mamy nadzieję, że one są i będzie można do nich dotrzeć. Natomiast jest protokół z odczytania danych w Moskwie, gdzie ta skrzynka, bo jak wiemy, skrzynka ATM po odczycie w Polsce wróciła do Moskwy. I tam w odczycie przedstawiciel firmy ATM uczestniczył w odczycie. Te dane różnią się. Po pierwsze, one są krótsze niż dane przedstawione z odczytu w Polsce. Dlatego, że jak podane jest w tym protokole moskiewskim, ostatnie dwie sekundy, prawie dwie sekundy tego odczytu, regularny program firmy ATM nie był w stanie odczytać, nie był w stanie przetworzyć. W Polsce to odzyskano dzięki specjalnie napisanemu programowi, którego w Moskwie nie miano. Po drugie, odczyt przedstawiony w Polsce składa się nie tylko z odczytu ATM-u, ale doszyte są do niego dane z rosyjskiego rejestratora MŁP. Uzasadniono to w ten sposób, że ze względu na rodzaj zapisu, który jest opóźniony w stosunku do innych i jest
kondensowany i zapisywany w odcinkach czasu. Ten ostatni odcinek już się nie zmieścił i uzupełniono go zapisem z rosyjskiego rejestratora MLP. Smaku historii dodaje jeszcze jedna rzecz, że MLP uznany został przez Rosjan i przez Komisję Millera za zapis o najniższej jakości. Najlepszym zapisem był zapis ze skrzynki KBN, który został użyty do analiz przez Anodinę, ale nie mógł być użyty przez Polskę do analizy, dlatego że kopia, która dotarła do Polski, kończy się przed Brzozą. Kopii z tej skrzynki, pełnej kopii Polska nie ma. Nie tylko nie ma czarnej skrzynki, ale nie ma pełnej kopii. A zapis MLP, który wykorzystano i zrobiono, jest to, co ciekawe, jedyny zapis z tych kopii, które otrzymała Polska, przy której nie był obecny żaden przedstawiciel Rzeczypospolitej Polski. On został zrobiony tylko przez Rosjan, przysłany. Przysłano z tym kopię, przy którym obecni byli polscy prokuratorzy. Ale jak się okazało, te kopie są zupełnie nieczytelne, nie nadają się. Żaden fragment tej kopii nie nadaje się do analiz. To tyle. Dziękuję bardzo. Czy pytających satysfakcjonują te trzy odpowiedzi, czy... A bardzo proszę o uzupełnienie, bardzo chętnie. Jeśli Państwo pozwolicie, to ja tylko uzupełnię informację, która była podana odnośnie MLP. Okazuje się, że tego rejestratora od momentu podjęcia go z wrakowiska strona polska w ogóle nie widziała. Była wizyta polskich specjalistów, którym w Moskwie okazywano różne elementy, czyli również był Mars BM, były inne wskaźniki, natomiast tego MLP Polakom nie pokazano. I my go nie widzieliśmy. I to są te dwie sekundy, które no, przyjmuje się do pracy. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz podaję pytanie. A pan ma uwagi jeszcze, tak? Jeszcze pana Glena poprosimy, przepraszam. A tak, proszę. Ale pan, jeśli można, pana profesora Nowaczyka. Przetłumaczenie. To znaczy głównie chodziło o ten wybuch paliwa. Regarding the fuel explosion, I mentioned earlier that I finished the course within explosives, and I, before this course, had the doubt about fuel explosion being possible for such destruction. Jeżeli chodzi o eksplozję paliwa, to Glenn skończył kurs dotyczący eksplozji tego paliwa i teraz po tym poda swoje wnioski. I discussed this with the expert holding this course with the many years expertise within explosives, and he also says that such destruction cannot be possible by fuel explosion. I w trakcie tego kursu zadał pytanie ekspertowi zajmującemu się wiele lat wybuchami właśnie tego typu i on stwierdził, że takie zniszczenia nie mogą być wynikiem eksplozji paliwa. The problem with the fuel explosion is that fuel burns with very low speed. This is a speed less than 100 meters per second. Problem z wybuchem paliwa polega na tym, że to jest wybuch o bardzo małej prędkości. Ta prędkość wynosi 100 metrów na sekundę, tak? 100 meters per second. 100 meters per second. And the pressure build up is therefore slow. I to ciśnienie rozchodzi się bardzo wolno. For these very high impacts on the more than 100 g on the passengers and the very small pieces of fragments requires sudden energy very fast released.
Tutejsza informacje, że przeciążenie wynosiło 100 g i bardzo drobne fragmenty, odłamki, na które rozpadł się ten samolot, świadczą o ogromnej energii i ogromnej szybkości rozchodzenia się tej energii. The speed of, for instance, RDX would be around 6,000 to 7,000 meters per second. I według oceny tego eksperta prędkość rozchodzenia się fali uderzeniowej wynosiła 6,000 to 7,000 metrów na sekundę. And this leads to the I would like to comment the, one of the presentations, because I agree that for bringing a plane out of the sky to the ground only requires the small amount of explosives. Mój komentarz do jednej z prezentacji, że upadek samolotu z małej wysokości wymaga małej energii, wymaga tylko małych energii. But in order to kill passengers on board, this actually requires quite a bit of explosives distributed throughout the fuselage. It is not sufficient to have a certain, like at the ends, and then rely on everybody being killed by this. Natomiast śmierć wszystkich pasażerów przy tego typu upadku, musimy raczej założyć, że było to rozprzestrzenienie się ogromnej energii wzdłuż całego kadłuba. This is actually a very important point, because if you want to distribute the explosives throughout the fuselage, there is the technical problem with this, because you need to have the detonation going from one to the other. This is not a simple task, and it can be seen and be observed by people. So there is one place where we can imagine this mounted. I propagacja ładunku wzdłuż kadłuba, żeby się rozchodził wzdłuż kadłuba, w typowy sposób wymagałoby zapłonów kolejnych ładunków na jego długości, i byłoby to widziane przez jakby szedł od przodu, byłoby to widziane przez pasażerów z tyłu. I discussed this with the expert, and he was the opinion that this could be underneath the carpet, because this would be a continuous path. You would only need to have detonation in one end, and you would have the distribution evenly amongst all passengers. And this, I think in this material here, you see the example at the back of such material, RDX, you get in the sheet, you can roll this out and hide under the carpet, and the dogs cannot smell this either. I zdaniem tego eksperta jest możliwe rozłożenie ładunku w podłodze, w kadłubie, w postaci takiego dywaniku czy cienkiej warstwy, która, i to takim materiałem może być na przykład RDX, to spowoduje jednoczesny wybuch, a jest również, tak jak mówi Glenn, niewykrywalne przez przyrządy, przez psy. I'm not saying it's like this, but this could be a working hypothesis and could explain why we see small pieces of carpet all around the crash site. Może o tym świadczyć też i rozrzucenie tego dywana, pod którym, czyli pokrycia podłogi, pod którym mógł być umieszczony ładunek na miejscu katastrofy. Now I will end this answer just to follow up. You can, if you're an engineer planning such dreadful task, you can ask why bother dumping the 8 or 9 tons of fuel? Jeżeli byłoby się inżynierem, który planuje taką rzecz, dlaczego miałoby być spuszczone paliwo 9 do 8 ton? The best answer I can give to this is, if this fuel was present when the plane hit the ground and exploded by the explosives, this fuel would be very unpredictable, and it could
prevent by fires the killing squad for taking care of eventual survivors. I jeżeli to paliwo by tam zostało, to podczas wybuchu byłyby lokalne ogniska pożaru i one by zabiły ewentualnych one by jeżeli chodzi o intencje, tak, jeżeli chodzi o intencje, w tym momencie ja trochę źle zrozumiałem Glena, w tym momencie przepraszam, to nie mieściłoby się to w intencjach tego, kto planuje taki zamach, bo paliwo by przeciwdziałało. The fuel explosion is rather unpredictable and the traditional explosives are very predictable. Po prostu wybuch paliwa w tym wypadku jest mało użyteczny dla organizatora takiego zamachu w porównaniu z materiałem, tradycyjnym materiałem wybuchowym. Proszę. Bardzo dziękuję, Mr. Jorgensen. Dziękuję panu profesorowi Nowaczykowi za tłumaczenie. Tak, proszę państwa, jeszcze taka informacja. Naszą konferencję obecnie jest z nami również przez łącze satelitarne pan profesor Binienda. Jeśli ktoś z dyskutantów chciałby panu profesorowi zadać pytanie, to myślę, że warto by było w tym momencie, a pana bym poprosił o połączenie nas też. Nie, to tam. Bardzo proszę panów o spuszczenie ekranu. A, jeszcze ekran muszą spuścić, tak, panowie. Tak, bardzo bym prosił. No właśnie, żebyśmy bo mogli się połączyć. Ktoś tam na końcu. Tak, z panem, tak, o, bardzo proszę. Dobrze. Włączymy się Skype'em z panem profesorem Biniendą. Tak, jest tam cały czas, widać nawet. Tak. Jest. Tak? Tak, słychać nas, słychać, panie profesorze. Dziękujemy serdecznie za ten referat, który był już przedstawiony i będziemy mieli na pewno tutaj pytania. Ja te pytania rozpocznę od siebie, ponieważ jak wiadomo w Polsce, pan profesor w pewnym momencie swego referatu mówił również o tym, że nie wiadomo jak w Polsce są tunele wiatrowe, aerodynamiczne. Są, jest także w Instytucie Lotnictwa duży, bo o średnicy nawet 5 metrów, którym można z przestrzenią otwartą badawczą. Z tym, że takich badań nie podjęto i dziękujemy panu, że pan podjął te badania. Wiadomo, że jest koszt i wobec tego trzeba by było wtedy uzyskać jakieś finansowanie, gdyby u nas było podjęte przez granty, co było utrudnione, no to wiemy, odczuwamy to. Były wystąpienia także ze strony poszczególnych zespołów badawczych o różne, z różnymi programami badawczymi, ale nie uzyskały akceptacji. Myślę, że przyjdzie czas, że będą mogły być również prowadzone, ale dzięki takim badaniom, które pan profesor podjął, ostatnio opisał, ale także i te wcześniejsze, mamy możliwość uzyskania wyników, na które na pewno byśmy jeszcze trochę musieli odpowiednio długo czekać. Stąd moje pytanie już do konkretnych informacji, które nie zostały przedstawione w tej pańskiej prezentacji. Czy program, który pan przedstawiał, przewidujący badania oporu aerodynamicznego samolotu bez części skrzydła już był w części realizowany? Co z niego wynika? Jeśli nie, to w jakim czasie pan profesor przewiduje realizację tego programu? Dziękuję bardzo za pytanie. Oczywiście wyobrażam sobie, że wszyscy chcieliby poznać wyniki, no ale niestety jeszcze tych wyników nie ma. Robimy to bardzo systematycznie, nie śpieszymy się po prostu z pracą. Jest to robione przez grupę doktorantów, których ta praca po prostu będzie ukierunkowywała ich pracę doktorską. Także wymagam na nich od nich, żeby ich symulacje komputerowe dały jak najlepsze wyniki, zanim dojdziemy do następnego kroku, czyli właśnie
zrobienie tak zwanego modelu niesymetrycznego. Także to jest wszystko przed nami, ale obiecuję, że jak tylko te wyniki będą dostępne, to podzielę się z kolegami w Polsce. No i zachęcam oczywiście do pracy nad tym tematem kolegów, którzy mają dostęp do tunelów aerodynamicznych. Mamy, proszę Państwa, dziękuję za odpowiedź, mamy, proszę Państwa, to połączenie i bardzo proszę, jeśli ktoś z Państwa miałby jeszcze pytanie do pana profesora Biniendy, to bardzo proszę od razu o zgłoszenie, udzielimy mikrofonu, żeby to połączenie było maksymalnie wykorzystane. Proszę, proszę bardzo. Jest już głos, bardzo proszę. Jerzy Głuch, Politechnika Gdańska. Panie profesorze, ja mam jeszcze propozycję odnośnie następnych badań, gdy pan będzie planował, ponieważ samolot wtedy, kiedy ma mocno opuszczone klapy, mocno też wzmacnia siłę nośną. Poza tym, jeżeli jest blisko ziemi, ma na niektórych typach profili lotniczych następuje wzmocnienie siły nośnej. Czy dałoby się w ramach badań pana profesora też sprawdzić ewentualnie ten efekt oddziaływania tak zwanego ekranu? Dziękuję. Przepraszam, ale w tym momencie obraz znikł. Bardzo proszę, może pan spojrzy. O, jest. Dziękuję. Proszę bardzo. Czy słyszał pan profesor pytanie? Niestety, proszę o powtórzenie przez pana profesora. Może bardzo proszę tu bliżej podejść i wtedy. Dobrze, to już. Aha, dobra. Słyszy się bardziej. Dwóch, trzech słowa, żeby... Z komputera z tego. Panie profesorze, ja mam pytanie, czy dałoby się w pana w programie badań, które pan profesor przewiduje w dalszym prowadzić również badania oddziaływania ekranu na wzmocnienie siły nośnej w okolicach gruntu, tak zwany efekt ekranu. Tak, dziękuję bardzo za tą wskazówkę. Jest oczywiście tak zwane zjawisko poduszki powietrznej, która jest spowodowana bliskością samolotu do powierzchni Ziemi, która notabene przeszkadza samolotowi w jego upadku, czyli jakby go unosi w powietrze. To będą następnego typu badania. Mam nadzieję, że może ktoś w Polsce też się tym zajmie i będzie równolegle prowadził, no bo to są ogromne wymogi, żeby i numerycznie, i eksperymentalnie taki temat przeanalizować. Bardzo mnie interesuje oczywiście również sprawa tak zwanego lotu chaotycznego, czyli lotu części, czy na przykład końcówki skrzydła po oderwaniu. Także chciałbym i eksperymentalnie ten temat rozwinąć. Jest szansa, że to się uda zrobić. Są w tej chwili nowe techniki numeryczne i eksperymentalne, które możemy wykorzystać. Także myślę, że to jest bardzo też równie ciekawe. Panie profesorze, jeszcze jedno pytanie. Zgłoszenie jest. Bardzo proszę. Ktoś podniósł rękę chyba. Tak? Mikrofon ktoś wziął? Tak? Nie. Panie profesorze, już w tym momencie nie widzimy następnych pytań. Chcieliśmy Cię podziękować i za ten referat, który był dzisiaj przedstawiony, i za to seminarium, które odbyło się wcześniej, a przede wszystkim Panu podziękować. No i poprosimy o pozdrowienie małżonki, która też swoimi referatami tutaj na konferencji tak się ujawniła. Serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy. Szczególnie. Dziękujemy bardzo. To teraz może... Teraz bardzo proszę. Tak. Proszę Państwa, no trzeba zakończyć ten temat tych trzech pytań, a więc widzę, że pan Urban ma jakieś uwagi do odpowiedzi, tak? Słucham uprzejmie.
W tej chwili? Na sekundę. Proszę pana, poczekamy, jak będzie pan profesor Nowaczyk. Czyli oprócz pana na razie, czy te dwie pozostałe osoby są usatysfakcjonowane? A jeszcze pytanie jest, tak? Komentować, tak? Proszę bardzo. Aha, już. No żebyśmy zamknęli te trzy pytania, żeby nie było to, że nie dajemy komuś wypowiedzieć się. Że, prawda, się Maciej, że przerywamy dyskusję i tak dalej. Nie będziemy przerywać. Nazywam się Maciej Mroczkowski, jestem doktorem inżynierem. Występuję jako osoba prywatna, ale posiadam pewną wiedzę na temat głowic bojowych różnego rodzaju. Otóż pan Glenn objaśnił jeden z możliwych scenariuszy i wykluczył, i bardzo słusznie, jako przyczynę rozpadu samolotu wybuch paliwa. Natomiast istnieje inna forma uzyskiwania nadzwyczaj dużych temperatur, ciśnień i w związku z tym siły rażenia poprzez specyficznie przygotowany ładunek, który się nazywa ładunkiem paliwowo-powietrznym. Rozmiary takiego ładunku, które by mogły albo wystarczały do spowodowania takich szkód, byłyby rzędu, poglądowo mówiąc, albo małego wiadra, albo na przykład gaśnicy przeciwpożarowej. I co jest charakterystyczne? Charakterystyczne efektem, który by wskazywał na możliwość użycia tego typu głowicy wewnątrz, oczywiście kadłuba, jest fakt, że ciała polskiej generalicji były straszliwie poparzone. Niektóre były zwęglone. Otóż, jeśli chodzi o ciało ludzkie, jak państwo weźmiecie pod uwagę proces spalania, to proszę zauważyć, że w krematorium ten proces trwa no, dziesiątki minut co najmniej. I co może w takim razie spowodować raz tego typu obrażenia, a dwa zwęglenie de facto tkanki biologicznej? No jedynie obecność bezpośrednia tego ciała w fali detonacyjnej. Otóż są, my tutaj mówimy o dwóch typach wydzielania energii dość szybkiego. Wolnego de facto deflagracyjnego, czyli w spalaniu, a drugie, kiedy jesteśmy w stanie w takiej mieszance wytworzyć falę detonacyjną. I cóż się wtedy dzieje? Otóż fala detonacyjna z bomb paliwowo-powietrznych ma tak wysokie parametry temperatury, ciśnienia i skok gęstości, że parametry te, o których powiedziałem, termodynamiczne, gdyby wziąć pod uwagę wybuch jądrowy, to poza strefą śmierci około 1,5 kilometra od centrum takiego wybuchu, o umiarkowanej oczywiście energii, ona daje wyższe parametry. Lokalnie daje wyższe parametry. Zatem, żeby doprowadzić do zwęglenia tkanki, musiała przejść bardzo silna fala detonacyjna o bardzo wysokiej temperaturze, powyżej 4000 stopni. I ona dopiero może spowodować tego typu obrażenia. Dlaczego na to w ogóle zwracam uwagę? Ponieważ moja małżonka, która przez kilka lat pracowała u generała Gongora, dowiedziała się w pewnym momencie, że próbowano go rozpoznać po nadtopionej papierośnicy. Tymczasem on nie palił, według jej opinii, w ogóle. I to był dopiero moment, kiedy poważnie, poza wszystkimi innymi, że tak powiem, aspektami, a to nastąpiło de facto 12 kwietnia, kiedy obejrzałem sobie fotografię zniszczonej konstrukcji, wziąłem pod uwagę taki przykład zadziałania tego typu głowicy. Otóż, co jeszcze chciałem powiedzieć? Jeśli państwo weźmiecie pod uwagę materiały wybuchowe, stałociałowe albo na ciele stałym, solid explosives, i porównacie je do bomby paliwowo-powierzchni, fuel air explosives, to poza obszarem, w którym następuje detonacja materiału wybuchowego, obok materiału wybuchowego stałociałowego będzie się propagować wyłącznie fala uderzeniowa, która nigdy takich parametrów ani temperaturowych, ani prędkości rozchodzenia się sięgającej kilometrów na sekundę w tym ośrodku
nie uzyska. To dziękuję, to jest mój komentarz, który powinien bezwzględnie wziąć pod uwagę jeszcze jeden aspekt, bo te rzeczy są jakby no nie do podważenia. Dziękuję, dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o ATM, a to jeszcze pan, jest już pan profesor Nowaczyk też, a więc bardzo proszę. Jeszcze w sprawie tego ATM-u. Może pan powtórzy pytanie głośno? Ja bardzo przepraszam, ale byłem z powodów ode mnie niezależnych, byłem nieobecny przez chwilę. Jeżeli chodzi o te dane, po pierwsze dane, protokół rosyjski zawiera tabele, gdzie są dane cyfrowe, odczyty cyfrowe i one, z tym, że one są na niepełnym zakresie, one się zaczynają o godzinie 8:40 i 33 sekundy. I potem mamy tabelę z odczytami cyfrowymi. To już nie są wykresy, to już nie jest, to nie jest tak pokazane jak w raporcie Millera czy w raporcie ATM z Warszawy. Zapis wysokości barycznej nie wynika z tego, jak działa barometr. Jest to wynik systemu zapisu. Jest to 8-bitowy system zapisu i w tych 8 bitach musi się zmienić. Ja nie chcę podawać, żeby się nie pomylić. Wartość musi być zawarta, wysokość od iluś do iluś metrów. Jak to się podzieli na 256 wartości, bo tyle jest możliwości w 8 bitach, no to wychodzi, że schodek taki musi mieć 63 metry. Wykresy, które są w raporcie Millera, ich jakość jest, pozostawia ogromną, ogromne pole interpretacji. To jest, jakość wykresów jest podobna. Jakość wykresów jest bardzo podobna, skalowanie tych wykresów to wszystko jest obarczone ogromnym błędem, ale my wiemy, że z powodu systemu zapisu, a taki był tam stosowany, 8-bitowy, taka jest rozdzielczość wysokości barycznej. Niestety więcej nie może. Za to zapisuje, TAFS zapisuje bardzo dokładnie wysokość baryczną. Dziękuję bardzo. Chyba jeszcze jesteście Państwo trójka usatysfakcjonowani. Pan Jorgensen chciałby zabrać głos, tak? I would just like to comment from the gentleman here. What I'm saying is that the tearing up into the small fragments, in my opinion, cannot be caused by the fuel explosion. And of course, this is an issue we have to investigate further. This is clear. Zdaniem Glena tak małe odłamki nie mogą być efektem wybuchu paliwa. But from one of the earlier presentations, there are also the indications that show that there, besides the first explosion near the ground, there was the additional explosions further away. So it could be so sophisticated that there are the primary explosion killing most of the people, and there are the additional explosion giving such effects.
This is just from the presentation. So this is zaczynając od tego, że to wszystko poddane powinno być dodatkowym badaniom. W jednej prezentacji pokazano, że dodatkowo oprócz wybuchu w powietrzu nastąpiła jeszcze eksplozja na Ziemi i być może zostały tu zastosowane skomplikowane metody zniszczenia tego samolotu. I użyto wielu metod, nie jednej. If during exhumation we are able to find rest from the carpet, for instance, in the primary lake region, this could be indication of this hypothesis. I Glenn przypuszcza, że może się znaleźć dowód w postaci resztek tego dywanu, szczególnie w nogach ofiar i to może ewentualnie wykazać eksplozja. A przynajmniej na to należy zwrócić uwagę. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu profesorowi, dziękuję panu Jorgensenowi. Proszę państwa, ja mam jeszcze 4 w tej chwili nazwiska, ale pozwoli pan minister, ma jeszcze troszkę czasu? Tak, tak. Tak, w porządku. W takim razie która mogłaby nastąpić, przynajmniej tych ciał, do których audytu miałem dostęp, tak? I tych opisów miejsca katastrofy z protokołów rosyjskich, które można przeczytać, nie wskazuje na to, iż na miejscu katastrofy nastąpił wybuch naziemny, ponieważ część ciał nosi ślady oparzeń określonych przez Rosjan jako chemiczne, a po rozpoznaniu dokładnym wygląda na to, że jest to oparzenia od gorącego paliwa bądź gorących płynów. Rozrzut tych ciał nie nosi znamion rozrzutu odśrodkowego od epicentrum ewentualnego wybuchu na miejscu katastrofy. Stąd trudno mi tutaj na razie jak gdyby polemizować z kwestią wybuchu paliwa, czy ono było prędkie, czy nie. Istotnym problemem również w tym zakresie jest tempo wchłaniania się tlenku węgla u ofiar, u których to wystąpiło jak w układzie ponadnormatywnym, a nie były to osoby palące. Stąd bez dokładnej oceny materiału biologicznego od ofiar katastrofy, bez dokładnych badań, które dzisiaj no niestety będą trudne, a były możliwe chociażby na przykład z próbek genetycznych, którymi dysponował Instytut Ekspertyz Sądowych, nie da się dokładnie rozstrzygnąć, jaki czas był potrzebny do ekspozycji na tlenek węgla. W związku z tym, drodzy państwo, ja mam pewne wątpliwości, czy rzeczywiście możemy mówić o tym, że nie było wybuchu paliwa i że on był tylko i wyłącznie lokalnym wybuchem na Ziemi. To jest jedna rzecz. I chciałbym zwrócić, że za nami, na samym końcu, na samym początku, pan Grzegorz Braun zadał pytanie i myślę, byłoby miło i grzecznie odpowiedzieć panu Grzegorzowi na jego pytanie. Już wyjaśniam. Pan Grzegorz Braun zgłosił się do dyskusji. Dziękuję. I zada to pytanie jeszcze raz albo. Także nie ma problemu. Proszę państwa, no już mam 4 osoby, a więc żeby troszeczkę przyspieszyć, tylko musi jeden z panów profesorów mi wybaczyć, bo tak, tu były szklanki trzaskałymi, tutaj była rozmowa i ja mogę źle przeczytać nazwisko, a więc bardzo bym prosił pana Wiesława Abrahama. A, przepraszam. Bardzo proszę. Pewnie państwo są trochę zmęczeni, ale chciałbym wam, szanowni państwo, dodać otuchy. Mianowicie chciałem nawiązać do motta naszej konferencji. Nie trzeba kłaniać się okolicznościom, ale proszę uwierzyć, teraz okoliczności nam się kłaniają. Mamy polskiego prezydenta, mamy polski parlament, mamy prawie już gotowy polski rząd.
prezydent Putin uwikłał się w różne konflikty międzynarodowe, a pani Anodina dała nogę z Rosji, bo uwikłała się w jakieś ciemne interesy. W związku z tym to najwyższa pora, żeby zażądać rewizji tego, co pani Anodina wysmażyła w ramach prac MAK-u, bo jeżeli ona ma za sobą różne matactwa, to również w tej sprawie trudno ją posądzić o nawet jakiś drobny obiektywizm. W związku z tym przypuśćmy szturm teraz w tamtą stronę na wschód, żeby jeszcze raz zweryfikować wszystko, co się da, zażądać wydania wraku. Wrak miał być wydany do kwietnia. Co prawda pan prezydent Putin nie powiedział, którego roku, ale mówił o kwietniu na początku tego roku. W związku z tym stawiajmy mocno te sprawy. Od tego zależy, czy po prostu skończymy nasze rozważania i dociekania, kto zawinił. Ściągnijmy pana ministra arabskiego z Hiszpanii. Zakończmy jego misję ambasadorską. W związku z tym okoliczności nam sprzyjają, kłaniają nam się. Wykorzystajmy to. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tylko dodam, proszę państwa, że oprócz rządu to jeszcze mamy i liczymy na pana ministra Macierewicza. Także jest w rządzie, ale nie każdy w rządzie, prawda, ma taką siłę sprawczą i taką chęć walki jak pan minister Macierewicz. Proszę państwa, bardzo proszę pana Mariusza Żółkowskiego, bardzo szybko. Proszę uprzejmie. Proszę państwa, w archeologii mamy takie powiedzenie, że najciekawsze wykopaliska to można przeprowadzić w magazynach muzeum. To znaczy coś, co już jest, co zostało zagrzebane, gdzieś tam sobie leży w pudłach i czeka na kogoś, kto się temu przyjrzy i nagle potem, ach, do czego zmierzam. Mnie się wydaje, że jest bardzo dużo materiałów, o których się dowiadujemy takimi kropelkami, o czym mówił profesor Szymański przed chwilą, tak pomalutku serwowanych, które już zostały zgromadzone czy wykonane prawdopodobnie przez prokuraturę, a o których nie wiemy, czy nie mamy możliwości się dowiedzieć. I tu idzie moje konkretne pytanie, które pójdzie w dwie strony. Proszę państwa, jak wspomniałem, będzie to też związek z konferencją pana majora Maksjana z wtorku. Otóż proszę państwa, przy szosie Kutuzowa w trakcie prospekcji za pomocą detektorów metali w linii K, M i N, jeżeli dobrze pamiętam, i pionowych pasach 46-47, czyli tuż przy samej szosie, tam najbliżej szosy, nie przy wrakowisku, tylko w drugą dokładnie stronę, zostały znalezione różne fragmenty, tu pozwolę sobie państwu przeczytać, tylko ja bardzo proszę o jedną rzecz. Proszę łaskawie o nieśmianie się z interpretacji archeologa, który to pisał. On to pisał pod wpływem nacisku oficjalnej wersji Mac Millera. Czytam. Fragmenty odnajdywane w sektorach między początkiem orania samolotów ziemia ulicą prowadzącą do Smoleńska były najprawdopodobniej zassane przez wiernik lub wierniki Tu-154M, a następnie wyrzucone. Świadczy o tym kilka cech, jakie posiadają. Tutaj jest opis tych cech. I fragmenty odnajdywane w odległości 20-30 metrów od ulicy były mocno przepalone i nosiły liczne ślady okopcenia. Być może główną przyczyną ich przepalenia okopcenia były dłuższe przebywanie w gorących wiernikach. To jest pierwszy punkt. I drugi. Część fragmentów odnalezionych przy ulicy pod dużymi drzewami nie nosiła śladów obrobienia, no nieważne co to znaczy. Były to fragmenty z ostrymi krawędziami, połamane i pogięte najprawdopodobniej wskutek kontaktu z drzewami. No, dur aluminium, które się łamie na ostre fragmenty pod wpływem uderzenia w drzewo, to jest pewien fenomen, ale moje pytania są dwa. W informacji pana Maksjana, majora Maksjana, pojawiła się informacja, że ekspert biegły przeprowadził analizę tych kawałków wykazał, że one są nadtopione. Otóż ta informacja nie znajduje się nigdzie w raporcie archeologów i w spisach. Wniosek z tego dwojaki. Albo biegły dokonał prac na materiale złożonym przez archeologów, bo tych odłamków nie ma w Polsce, one są w Rosji.
albo miał dostęp do oryginalnych tych odłamków, które są złożone, czyli albo była jakaś ekspertyza na miejscu, o której my nic nie wiemy, dokonana przez jakiś biegłych po złożeniu tych materiałów przez archeologów, albo też pracował na zdjęciach, które w takim razie są w Polsce, prawda? Tak czy inaczej została przeprowadzona jakaś ekspertyza, o której my nie wiemy, dotycząca tych kawałków. To jest właśnie moje pierwsze pytanie właściwie w kierunku czy profesora Witakowskiego, czy pani mecenas Wasserman, która może znać dane, czy takie analizy były zrobione jakieś na tych kawałkach pozyskanych przez archeologów. A drugie moje pytanie no jest już w zasadzie skierowane właściwie, nie wiem, chyba do profesora Witakowskiego. Czy istnieje teoretyczna możliwość, żeby znając stan silników po tym, jak one no, po prostu zostały znalezione, móc powiedzieć, że coś mogło wpaść do ich wierników i ulec przepaleniu? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Piotrze, odpowiesz tak, bardzo proszę. Na to ostatnie pytanie bardzo łatwo jest odpowiedzieć. Jeżeli by na przykład kawałek metalu, ja rozumiem o co jest to pytanie, bo dlatego, że w raporcie archeologów są takie fragmenty metalu, które noszą ślady wysokiej temperatury, nadpalenia i wytłumaczono to w ten sposób, że zapewne wpadły do silnika, a tam jest wysoka temperatura, jak wyleciały z tego silnika, to po prostu noszą ślad wysokiej temperatury. No jest to kompletna bzdura, którą może tylko ktoś kompletnie nie znający się na konstrukcji silnika mówi. Jeżeli by tam wpadł kawałek metalu, to po prostu następuje wybuch tego silnika. Szybkość łopatek w tym silniku jest taka, że one po prostu no, dorównują prędkości, no nie chcę mówić światła, ale w każdym razie wielokrotnie przekraczają prędkość dźwięku. Przy takich szybkościach odrwanie się kawałka metalu oznacza po prostu, że rozrywa się cały silnik i cały samolot po prostu natychmiast runie na ziemię. Tego typu zjawiska miały miejsce już przy katastrofie zarówno Kopernika, jak i Kościuszki, tych iłów, które się rozbiły. I dzięki temu właśnie, że to zjawisko jest tak groźne, profesor Binienda zajął się tym i opracował po prostu technologię, która w tej chwili w najnowszych samolotach zapobiega temu zjawisku. Ale w Tupolewie oczywiście to tak by się zdarzyło jak w iłach. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze w tej sprawie, tak? Ja tylko uzupełnię pytanie. No, ja na ten wstęp chciałem powiedzieć, bo jestem akurat po silnikach lotniczych, więc trochę się orientuję na lotnikach. I akurat te sprawy bardzo badałem. I tu jest mowa o najnowszym ekspertyzie, aneksie do poprzednich prokuratorów, w którym nowy ekspert się wypowiedział, że to wpadało i co się działo z tymi częściami, bo archeolodzy tak nam mówili, bo musieli tak powiedzieć, prawda? Więc z tym troszkę inaczej jest, panie profesorze, bo po pierwsze, że są dwa obwody, niskiego i wysokiego ciśnienia w silniku i ten niskiego takich dużych obrotów nie ma. On ma około 5000, wysoki ma około 10000 ponad. A w tym czasie, że w ogóle silnik jeszcze w tym czasie nie miał takich wielkich obrotów, bo miał 80 może procent, może mniej. W każdym razie ten ekspert chodziło o te przypalone i pocięte na kawałki, takie ostre, które od wybuchów są, od eksplozji materiałów wybuchowych. Takie ślady pozostawia wybuch. Nie detonacje, bo detonacja jest 10, ma 1000 metrów na sekundę, a te materiały wybuchowe mają do 9000 metrów na sekundę, 9 kilometrów na sekundę. A tutaj rzekomo według tego to po pierwsze, że wirniki, tych duże łopaty, zewnętrzny obwad, nie wewnętrzny, zewnętrzny leciał, ten kanał, to tylko jest niski, nie przechodzi przez turbiny, przez komory spalania, tylko idzie kanał obwodowy, ponieważ przytkane były przez różne inne materiały, latające blachy i tak dalej, więc była mieszanka bardzo bogata, nie spalała się i dopalanie następowało w dyszy i dlatego był ogień za dyszą i tak dalej. Więc on przeleciał zewnętrznie, gdzie wysokiej temperatury nie ma, on się podniesie tam kilkadziesiąt stopni mniej więcej, bo ten pierwszy stopień ma tylko 4 wirniki i są dosyć niskie. On głównie chodzi o to, żeby dawać odrzut dla duży. W dzisiejszych silnikach to jest 10 do 1 albo więcej. Te stosunki przepływu w tych obu kanałach. I wpadał w dyszę, gdzie się dopalało paliwo i tam się upaliło. A te wielkie łopaty, wcale tak szybko nie krążące,
poszatkowały tuż przy sobie, a to są elemenciki 1,5 centymetra, że ostre kawędzie jedno od drugiego o 1,5 mm tam były, prawda? Więc nonsens kompletny. To w ogóle kpina z ekspertyzy, tak jak i z innych, z tej ostatniej prokuratury. I ten prokurator Maksian właśnie oparł się na tym aneksie najnowszym, który jest do tej z początku roku. Ekspertyzy, bo zażądali jego po prostu uaktualnienia, wyjaśnienia, bo były wątpliwości i tak dalej. Także ja wątpię, też nie zgadzam się z tym, że to przeleciało przez silnik, tylko oni tak na siłę to kontynuują. Archeolodzy powiedzieli, więc ten ekspert nowy, lotniczy, wojskowy zresztą, też mówi, że to przeleciało tylko przez obwód zewnętrzny silnika, a nie wewnętrzny, co w dalszym ciągu jest niemożliwe, żeby takie były tego, ale eksplozji raczej by nie było silnika od tego. Dziękuję. Z materiału inspekcji silnika, jednego z silników, na drugim stopniu sprężarki znaleziono ślady stopionego aluminium. To jest około 650-660 stopni Celsjusza. Gratuluję wszystkim tym, którzy uwierzą w to, że na drugim stopniu tego typu temperatura i przede wszystkim wysoka energia może powstać, by jakikolwiek odłamek zmienił się w krople płynnego metalu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja skorzystam z głosu i tylko uzupełnię, że w protokołach przed miejscem pierwszego zderzenia z ziemią odnaleziono jedną łopatkę z turbiny niskiego ciśnienia. Mhm. Dziękuję bardzo. A jeszcze tak? Proszę uprzejmie. Jeszcze raz jestem w pewnym sensie wywołany do komentowania. Otóż proszę Państwa, eksplozja, która tłumaczona jest jako detonacja stałego materiału wybuchowego, ma prędkość dla heksogenu rzędu 6 do 7 km na sekundę w zależności od tego, do jakiej gęstości my ten materiał sprasujemy. A dla oktogenu 8 do 9 km na sekundę i dla najnowszych materiałów jeszcze półeksperymentalnych trochę wyższą. Jasne? Także nie mówmy o 1 km na sekundę. I to jest jedyne ze znanych mi oddziaływań, które jest w stanie połupać metal. Metal, dlaczego może być odłupany? Otóż może być albo zniszczony przez ściskanie, ale większość jest zniszczona przez wchodzącą tak zwaną falę odciążenia, czyli przez siły rozciągające, na ogół przy brzegu danego elementu ciała stałego, i wtedy mamy bardzo charakterystyczne wzory zresztą i bardzo charakterystyczne zmiany struktury wewnętrznej. Więc po prostu wszystkie inne możliwości, o których my tu w ogóle nie wchodzą w grę, chyba że rozpadłby się ten wirnik na skutek powstania takich dużych sił rozciągających z jakiegoś powodu, które by przekroczyły granice jego wytrzymałości, ale przy obciążeniach wybuchowych mamy do czynienia jakby z chwilowym podwyższeniem odporności przy ściskaniu, a przy wychodzeniu fali silnej uderzeniowej na powierzchnię, ale to wtedy może mieć miejsce, kiedy mamy do czynienia z kontaktem materiału wybuchowego, zakończeniem się detonacji na granicy ciała stałego i potem wyjściem tej silnej fali uderzeniowej zaraz za fragmentem ciała stałego do swobodnej przestrzeni. I na swobodnej powierzchni uzyskujemy lokalnie wtedy nawet prędkość rozciągania dwa razy większą od prędkości dochodzącej fali uderzeniowej, bo w ciele stałym będzie to fala uderzeniowa. Także po prostu zostaje nam bardzo niewiele faktycznie fizycznych czynników, które mogą spowodować tego typu zniszczenia. Dziękuję bardzo. Jeżeli ja tam chciałem tylko odpowiedzieć panu doktorowi, bo on mnie źle zrozumiał. Ja mówiłem o materiałach wybuchowych, że właśnie mają 9 km na sekundę te trotyle i tak dalej. A detonacyjne spalanie mówię o paliwie, a nie o materiałach stałych.
które w silnikach może zachodzić i się zachodzi często. Stukowe, detonacyjne i tak dalej. I ono ma około 1000, może być mniej, więcej i tak dalej. A normalne spalania mogą mieć 30 metrów na sekundę, może mieć 100, może trochę więcej. No. Bardzo bym prosił o przekazanie tam. Proszę Państwa, siły rozciągające są zawsze na końcach łopat. No i one nie powinny spowodować jakiegokolwiek rozerwania. Prawda, panie profesorze? Tak. Bo na to jest liczone. Jest nagrywane. Ja może. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Jerzy Kozielewski. Do mikrofonu proszę. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Jerzy Kozielewski. Bardzo mi miło, że uczestniczę w tej konferencji. Bardzo wiele się dowiedziałem i tutaj stworzyliście Państwo ogromną masę bardzo interesujących, wartościowych materiałów. Natomiast wydaje mi się, że z punktu widzenia naukowego i badawczego no te materiały są bardzo dobrymi dla analityków, którzy są w stanie te wszystkie materiały złożyć niejako do kupy. I teraz ja bym chciał Państwu przedstawić swoją koncepcję wydarzeń, jak to się wydarzyło 10 kwietnia 2010 roku. Więc jak Państwo pamiętacie, wówczas w Smoleńsku była mgła i mgła posiadała cechy mgły inwersyjnej, czyli takiej, która powstaje w wyniku inwersji temperaturowej. Czyli w miarę jak maszerujemy do góry, to temperatura jest wyższa, a ogólnie zazwyczaj powinna być niższa. Tak się działo do około 500 metrów. Tak jest przyjmowane dla Smoleńska. Ta mgła miała charakterystykę słojów, takich średnio po 100 metrów. I teraz w tych słojach mieliśmy bardzo wysoką wilgotność. Tak się przyjmuje, że tam zawilgocenie było rzędu 98%. A więc można powiedzieć, że w tej przestrzeni wisiała woda. Woda ma jedną cechę, że rozpuszcza paliwo. Jeżeli zrobimy najpierw obłok deszczowy, a następnie na to polejemy benzynę, to ta benzyna ma taką cechę, że się przylepi do tych drobinek deszczu. I teraz, jeżeli byście Państwo przeanalizowali bardzo szczegółowo, ja analizowałem wszystkie materiały z konferencji tutaj, które Państwo stworzyliście i plus do tego wszystkie raporty, jakie były dostępne, no to zauważycie jedno, że tam bardzo dziwny sposób pracowały turbiny w tym samolocie. To znaczy od bardzo wysokich obrotów rzędu 98% mocy, aż do przepadania rzędu 30%. Co oczywiście nie jest zgodne z tym, co się wydarzyło w dniu 7 kwietnia. Bo jeżeli porównujemy te dwa elementy, to okazuje się, że charakterystyka pracy tych silników w dniu 7 była całkiem inna niż charakterystyka pracy tych turbin w dniu 10. To jest jeden jak gdyby taki wniosek. Teraz tutaj wcześniej stwierdzono, że były jakieś nadzwyczajne takie zdarzenia, czyli na przykład gwałtowna zmiana kierunku ruchu tego lecącego samolotu. No wyobraźcie sobie Państwo, że ten samolot podchodzi do lądowania, wchodzi w tą strefę mgły, zaczynają się poszczególne te warstwy, czyli wchodzi w mgłę i przyjmijmy, że w tej mgle już jest paliwo. Nie tak jak wszyscy tutaj zakładają, że się, tylko przyjmij, że ono już tam wisi, czeka. Jeżeli ono wisi i czeka, no to w pewnym momencie zdarza się coś takiego, że turbiny zaczynają zasysać to paliwo, mieszankę paliwowo-powietrzną i wtedy dzieje się coś dziwnego. Po prostu płomień z komory spalania zaczyna się przemieszczać w kierunku do wlotu powietrza. W wyniku tego następuje prosty proces zgaszenia silnika, ponieważ w komorze spalania nie ma tlenu. Jeżeli nie ma tlenu, no to za samolotem zamiast ognia pojawia się taka czarna kita, ponieważ mamy do czynienia z beztlenowym spalaniem paliwa. I tak było. Teraz jeżeli ten samolot schodzi coraz niżej, no to na pewno może się spotkać z czymś takim, że na pewno pojawia się coraz większa gęstość tej mieszanki paliwowo-powietrznej. Mieszanka paliwowo-powietrzna, to co tutaj wcześniej mój przedmówca, pan doktor mówił, mamy do czynienia wtedy już nie z mieszanką paliwowo-powietrzną, ale mamy do czynienia właśnie z bombą paliwowo-powietrzną. No i bomba paliwowo-powietrzna jest o wiele gorszą
od trotylu, dlatego że 300 kg paliwa to jest mniej więcej odpowiednik 1200 kg trotylu. W takiej chmurze o wymiarach rzędu 1000 metrów, czyli jednego kilometra sześciennego, można zawiesić około 150 do 180 ton paliwa, gdybyśmy chcieli to zrzucić. Ale skąd mogło się wziąć paliwo? W swoich rozważaniach proponuję, abyście Państwo zastanowili się nad dwukrotnym lądowaniem, z próbą lądowania samolotu FSB. Jeżeli byśmy przyjęli hipotezę, że ktoś chciałby dokonać zamachu, wystarczyłoby tylko podchodząc do lądowania, zrzucić raz paliwo, podejść drugi raz do lądowania, zrzucić paliwo i odlecieć. Poczekać, aż przyleci tu. Jeżeli tu przyleciał, to w pewnym momencie schodząc do lądowania doszedł do takiej mieszanki, która stała się mieszanką paliwowo-powietrzną bombą. Wtedy mamy do czynienia z czymś takim, co się nazywa wybuch objętościowy i wybuch ten powoduje, że w tej strefie przemieszczanie się powietrza to jest około 5000 metrów na sekundę. Ciśnienie rzędu 20 do 30 atmosfer. Nie ma takiej konstrukcji, a szczególnie jeżeli chodzi o samoloty pasażerskie, żeby wytrzymały tego typu imprezę, ponieważ w tej objętości pojawia się coś na wzór próżni. W wyniku próżni następuje dekompresja samolotu, ponieważ ciśnienie wewnątrz samolotu jest wyższe niż w otoczeniu tego samolotu. Następuje dekonstrukcja, ale samolot się jeszcze nie rozlatuje, tylko są poluzowane wszystkie jak gdyby wiązania i elementy. Następnie zauważyliście Państwo, że samolot ten rosyjski, on schodził w osi pasa lotniska. Natomiast samolot polski szedł troszeczkę z lewej, ponieważ miał za zadanie odejść od lotniska. Jeżeli byśmy przyjęli, że epicentrum eksplozji nastąpiło w osi lotniska, to naturalną rzeczą jest, że siła uderzeniowa spowodowałaby obrócenie i rotację samolotu, który nadlatywał po skosie w stosunku do osi lotniska. Wtedy znaleźlibyście Państwo wytłumaczenie, dlaczego samolot się gwałtownie przemieścił. To jest pierwsza sprawa. Dlaczego było tak wysokie przeciążenie? Dlaczego się przewrócił na plecy? Sprawa jest absolutnie do wytłumaczenia. Gdyby następnie ten samolot opadł już po tym uderzeniu, to naturalną rzeczą jest, że paliwo będzie się bardzo krótko paliło, bo to nie to paliwo, tylko paliwo już tam wisiało i czekało. A następnie po kompletnej destrukcji tego samolotu, to jest efekt tego, że cała konstrukcja już delikatnie mówiąc lekko się, ledwo się kupy trzymała. Ale bardzo przepraszam. Ale jeżeli pan pozwoli, tylko jedno zdanie. Ale ja chciałbym zakończyć tylko. Ja bardzo przepraszam, panie profesorze, ja prowadzę. Bardzo bym prosił o skrócenie swojej wypowiedzi. Ja tylko bym proponował. Ja bym tylko króciutko. Proponował z punktu widzenia naukowego, żebyście państwo uwzględnili wszystkie warianty. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, mam później jeszcze będzie dyskusja. Bardzo proszę. Proszę Państwa. Tak, ja już jest. Jest pytanie sformułowane. Proszę Państwa, pan Piotr Kochman, tylko nie powiedział. Pan Piotr Kochman jest na sali? Jest. Pan reprezentuje jakiś dziennik? A, siebie tylko. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja przeczytam w takim razie. Proszę Państwa, są dwa pytania. W jaki sposób są Państwo w stanie oddzielić dane wiarygodne od niewiarygodnych? Jakie są stosowane kryteria? To jest pierwsze pytanie. Drugie, na zdjęciach z wrakowiska nie ma śladów przemieszczenia
przemieszczania się centropłatów. Jak to wytłumaczyć? Panie profesorze, pan może nie profesor. Oddaję panu głos. Ja mogę tylko na to drugie pytanie odpowiedzieć i chyba najlepszą odpowiedzią będzie film, który przygotowała pani. I podobnego typu pytanie zostało postawione ekspertom, czyli panu Laskowi, panu Jedynakowi, o te ślady na ziemi jako takie. W zasadzie tutaj na konferencji nie widać osób, które by przychylały się do oficjalnej wersji, więc pan pyta nas, abyśmy tłumaczyli wersję, która jest przedstawiana oficjalnie. Ja, czy mogę udzielić odpowiedzi na pierwszą część pytania? W jaki sposób weryfikowane były dane, którymi posługiwaliśmy się w swoich analizach? Pierwszy element to jest jeden. Nie dane z jednego źródła, ale jeżeli to możliwe, dane z jak największej ilości źródeł. Drugie, dane powinny dać spójne wyniki. Jeżeli nie dają wspólnych wyników, należy poddać to wszystko bardzo dokładnej analizie, a założeniem takiego postępowania jest przyjęcie, że sfałszowanie wszystkich źródeł w sposób spójny i razem dający jednoznaczne i dobre wyniki jest zadaniem bardzo trudnym, powiedziałbym wręcz niemożliwym. Dlatego przykładem takiego podejścia jest nasz stosunek do zapisów dźwiękowych z kabiny pilotów, które przez ekspertów zespołu parlamentarnego w zasadzie nie były brane pod uwagę. Odpowiedź dlaczego nie? Jest 8 różnych wersji, które nie są w żaden sposób spójne ze sobą. I to eliminuje to źródło na samym początku. Później pokazane były wersje odczytów ATM-u z Moskwy, z Warszawy. Dane te nie są spójne, co podważa zaufanie do wiarygodności tych danych. I taką drogą eliminacji, krok po kroku, jest to ogromne utrudnienie badań, bo ja nie znam dotychczas badań komisji wypadków lotniczych w jakimkolwiek kraju, gdzie pierwszym etapem badań jest próba ustalenia, które zapisy są prawdziwe, a które ewentualnie sfałszowane. To jest zupełnie nowa sytuacja i zupełnie nowy problem do rozwiązania. Dziękuję bardzo. Jeszcze tu światło mi przeszkadza, ale to widzę pan profesor Jacek Rojnda. Bardzo proszę, panie profesorze. Proszę państwa, ale wcześniej, Jacku, przepraszam, wcześniej jedno pytanie tylko do państwa wszystkich. Proszę państwa, jeszcze mam dwie osoby oprócz pana profesora na liście i moim zdaniem należało chyba by już zamknąć tę dyskusję, ale jeszcze dwie osoby zgłosiły się. Czy państwo wyrażacie zgodę? Jeżeli chcecie dalej dyskutować, nie ma problemu. Ale chciałbym państwu powiedzieć, że jeszcze po naszej tej dyskusji takie króciutkie podsumowanie zrobię i chcemy wyświetlić państwu film. A więc czy jest zgoda na to, żeby jeszcze tylko te trzy osoby zabrały głos? I dziękuję bardzo. Dziękuję panie profesorze, bardzo proszę. Proszę państwa, ja mam taką podpowiedź dla ekspertów, którzy później będą kiedyś badać, czy wybuch nastąpił od bomby paliwowo-termicznej, gdzie powstała fala termiczna, czy też od wybuchu paliwa. Otóż, proszę państwa, fala termiczna, uderzeniowa powoduje plastyczną deformację ceramicznych elementów jako jedyna. A tych ceramicznych elementów w kabinie było wiele. To są takie małe krążki pod fotelami w różnych miejscach. I proszę państwa, trzeba wyszukać te elementy ceramiczne i zobaczyć, czy one są odkształcone plastycznie. W przypadku uderzenia taki element z reguły pęka. Natomiast przy
nagrzaniu i obciążeniu falą odkształca się. I to jest znany efekt. Dlatego przyszłym ekspertom podpowiadam, jak odróżnić dwa rodzaje wybuchów. Fala termiczna uderzeniowa i fala od paliwa. Fala, nawet temperatura od spalanego, czy ciepło od spalanego paliwa, nie mówmy o temperaturze, o cieple, ciepło od spalanego paliwa płynnego nie jest w stanie nagrzać tych elementów ceramicznych do temperatury i do stanu uplastycznienia, kiedy one są ciastowate. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tylko dodam, proszę Państwa, że dla mnie pan profesor Jacek Ronda jest super specjalistą od w ogóle materiałów wybuchowych, od wybuchów. Także dziękuję bardzo za tę wypowiedź, panie profesorze. I proszę Państwa, bardzo proszę pana Brauna, Grzegorza Brauna, który występuje we własnym imieniu. Bardzo proszę, tylko błagam. Prosiłbym, żeby pan sformułował pytanie stosunkowo krótko, bo już to pytanie jedno pan zadał wtedy bardzo długo, a więc pan mówił, a więc bardzo proszę o krótkie sformułowanie pytania. Rozumiem, że jakieś mnie inne reguły gry obowiązują. Nie, tak? Takie same jak dla wszystkich. Proszę bardzo, prosi się jeżeli o to, żebym chce, pana, nie sformułował pytanie. Proszę pana, przepraszam bardzo. Więc dla państwa nie wiadomości... Nie ograniczam panu czasu. Dla może państwa pan wiadomości, mówić pół godziny. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Dla państwa wiadomości taki mały szczegół. Zapisywałem się do głosu jako trzeci. Minęło półtorej godziny tej dyskusji. Bardzo dziękuję za to, że przypada mi w udziale możliwość wystąpienia w jej podsumowaniu. Do protokołu dyktuję... Pytania, które zadałem tutaj dzisiejszego ranka, nie zyskały żadnej sensownej, uczciwej, intelektualnie wyczerpującej odpowiedzi. Zostały natomiast zbyte, zmanipulowane w przekazie. Wyjątek stanowi patrzący na mnie w tej chwili pan profesor Nowaczyk, który udzielił mi odpowiedzi, która w całości potwierdza moją diagnozę. Na pytanie, na czym opieracie państwo swoje przeświadczenie o tożsamości części rozrzuconych na pobojowisku smoleńskim z płatowcem, który wzniósł się z lotniska Okęckiego rankiem 10 kwietnia 10 roku? Pan profesor odpowiada, że dowód, jaki na to posiada, jest pośredni. Z całą pewnością użył pan profesor tego słowa i powołał się pan profesor na protokół TAFS. Tak? A zatem nie słuchajcie państwo mnie, słuchajcie profesora Nowaczyka, który niniejszym stwierdził, że wszystko, co mówicie tutaj państwo, formułując scenariusz pozytywny zdarzeń, jest hipotezą li tylko, a nie stwierdzeniem faktu. I kiedy otwierając dzisiejszą korespondencję, dzisiejszą konferencję, pan profesor Witakowski powiedział dwukrotnie, używając tej formy w nauce bardzo kategorycznej, powiedział o fakcie nastąpienia wybuchów, o fakcie zainstalowania instalacji detonującej na pokładzie tego płatowca, to pan profesor wykroczył poza granice przez was samych, szanowni państwo, zakreślone dla waszej tutaj działalności. Pan profesor bowiem stwierdził fakt, gdy tymczasem uprawniona jest tylko hipoteza. Powiedziałem, że moja wypowiedź została również zmanipulowana, ponieważ minęło parę godzin, a w mediach, czy powiedzmy w środkach masowej dezinformacji pojawił się taki oto przekaz, że ja insynuuję, że na pobojowisku smoleńskim nie ma części Tupolewa Tu-154M. Gdy tymczasem ja pytam, na jakiej podstawie twierdzicie państwo, że to są części tego samego Tupolewa o numerze bocznym 101, a nie jakiegoś innego. O faktach nie dyskutuję. To jest złom niewątpliwie pochodzący od płatowców tego typu, ale czy istotnie od tej konkretnej jednostki. Tego nie wiecie, szanowni państwo.
Tego nie wiecie, ponieważ nie ma na to żadnych dowodów i nie pojawiły się one z całym szacunkiem w żadnym z referatów czterech odbytych konferencji. A zatem, tak jak to powiedziałem rankiem, byłoby naprawdę lepiej, gdybyście państwo poprzestawali na tym, co jest waszym ogromnym sukcesem. Na tym, żeście sfalsyfikowali skutecznie wersje oficjalne. Wersje Millera i Anodiny i te cztery konferencje w zupełności kompromitują te publiczne, oficjalne, rządowe komunikaty i moskiewskie, i warszawskie. I to jest wasz ogromny sukces i używam zdań z licznymi superlatywami, żeby wam za to podziękować. Ale nie budujcie państwo na tym scenariuszy pozytywnych. Nie wypowiadajcie z kategoryczną, naukową pewnością, do której na gruncie faktów tu przytoczonych nie jesteście uprawnieni. Nie budujcie państwo wersji pozytywnych, jak było. Wdajecie się państwo w bardzo detaliczne rozważania, które szalenie mi imponują. O trajektorii lotu tych części, o tym, jak się spala, które paliwo czy materiał wybuchowy. To są hipotezy. To są hipotezy. Nie przeanalizowaliście materiału wizualnego z tego wrakowiska dostatecznie wnikliwie, chociaż, jak mi wiadomo skądinąd, część przynajmniej z państwa zna analizy tego materiału, które nasuwają bardzo wiele powodów, żeby kwestionować tożsamość tych elementów, urządzeń, części płatowca z, tu po lewem, o numerze 101. Zapytałem rano o śnieg pana profesora Cieszewskiego. Bardzo proszę to odnotować. Nie zadaję tu pytań z kosmosu. Nie wprowadzam do waszego dyskursu elementów, których sami nie wprowadziliście. Pan profesor Cieszewski, przecież i dzisiaj występujący tu wśród nas nie osobiście, ale jako współautor jednego z referatów, dwa lata temu po raz drugi odwołał się do pokazanego już wcześniej zdjęcia z 5 kwietnia i zaznaczył reasumpcję własnych wniosków pierwotnych. Stwierdził, że za pierwszym razem prezentował to zdjęcie jako uwieczniające ostatni śnieg na przyszłym pobojowisku smoleńskim, a w 2013 roku powiedział, to nie śnieg, to coś ludzką ręką uczynionego. I teraz państwo abstrahujecie od tego faktu. Jeszcze raz powtórzę, to nie jest element z kosmosu, tylko to profesor, wasz kolega i uczestnik tego procesu badawczego wprowadził ten element. Bardzo proszę nie abstrahować od tej sytuacji. Kontury tego śniegu ludzką ręką uczynionego w sposób zaiste zastanawiający pokrywają się z miejscami, w których 5 dni później znajdą się wszystkie duże szczątki wraku. Ale państwo bardzo drobiazgowo obliczacie właśnie trajektorię ich lotu po wybuchu 1, 2, 3. Nie udzielacie natomiast odpowiedzi na pytanie, co zatem widnieje na tym zdjęciu satelitarnym z 5 kwietnia. I popełniając takie zaniedbanie, brniecie państwo w scenariusz pozytywny, nieuprawniony. Tyle razy państwo byliście przedmiotem manipulacji, zniesławienia, więc nie traktujcie państwo tego głosu odrębnego, który tutaj zgłaszam, jako pretekstu do tego, żeby postąpić tak samo, jak postępowano wobec was przez lata. Jestem człowiekiem akurat wyposażonym w parę legitymacji, na przykład takich, że od 10 kwietnia 2010 roku nigdy nie używałem słowa katastrofa na użytek tego zdarzenia. Oczywiście państwo jako naukowcy nie mogliście we własnym poczuciu tego czynić, ale mówię o tym, żeby było jasne, że nie przemawiam z innej strony barykady, tak? Że nie jestem wrażym agentem, co mi
Oczywiście już właśnie gadzinowa prasa prawicowa, bo i takiej się dorobiliśmy, zdążyła przypisać, który chciałby zrujnować dorobek. Rozumiem, to jest pani realizacja tych. Dobrze. Co do pana koncepcji innego samolotu, tak. Nie tego, który wystartował, a ten, który tam leży, to podobno ma... Pani rozumie, że pani przerwała moją wypowiedź i pozwoli mi pani do niej wrócić. Bardzo bym prosił. Pani profesor, to już ja dalej to będę prowadził. Pani profesor. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Proszę pana, czy rozumiem, pan że to dwa jest... pytania pan zadał, czy to już jest koniec pytań? Rozumiem. Za sekundę, moment, są dwie osoby, które chcą... Rozumiem, że kiedy pan profesor Kawecki cytował Jana Pawła II i mówił o wnikliwości pytań pana, i uczciwości udzielania odpowiedzi, to państwo właśnie realizujecie bardzo tę koncepcję. Proszę. Juglen, you never answered any of my questions. Dziękuję panu bardzo, bo już pan, dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie profesorze, dwie osoby chciały zabrać w tej sprawie głos i więcej ucinam, proszę państwa. Bardzo proszę. Panie redaktorze, z całym szacunkiem, panie redaktorze, ja chciałem odpowiedzieć panu na pana pytania. Ale uwaga, bo nie słyszę. Panie redaktorze, zatem no, my tutaj na konferencji, jest coś takiego, co my naukowcy nazywamy brzytwą Okhama, prawda? I to znaczy, że jeżeli potrafimy znaleźć wyjaśnienie prostsze, no to skupiamy się na wyjaśnieniach prostszych, odrzucamy te bardziej skomplikowane. No ten mechanizm już od stuleci działa, prawda, w nauce, ja nie wiem, od czasów Kartezjusza. I, no nie, brzytwa Okhama jest później, ale mechanizm jest stosowany od czasów Kartezjusza tak naprawdę, prawda? No brzytwa Okhama faktycznie nie jest taka stara, bo ma kilkadziesiąt lat, prawda? Natomiast w ten sposób to robimy. I muszę panu przyznać, że faktycznie nie wiemy, to jest bardzo intrygujące, nie umiemy tego wyjaśnić. No taka jest uczciwa odpowiedź. Natomiast wszystko, co staramy się tutaj robić, świadczy jednak, że katastrofa naprawdę się odbyła i teoria maskirowki jest jednak... No tak, zamach. No ja też tak uważam, że odbył się, tak. Natomiast teoria maskirowki no, odchodzi w niebyt, bo jest... No tak, ale to interpretuję pana słowa. Nie, to jest z całym szacunkiem dla pana, ja pana rozumiem pana koncepcję i owszem, można tak uważać, natomiast my tutaj wszyscy uważamy, że istnieją prostsze metody... No proszę pana, skoro my wraku nie mamy, no to proszę się nie pytać o te podstawy. No, no istnieje wiele pośrednich dowodów na to, że fakt... Pośredni. Tak. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan profesor Nowaczyk. Jeszcze profesor Nowaczyk. Proszę bardzo. Ja zostałem wywołany w trakcie tego pytania. Użyłem słowa, że to jest poszlaka. I są procesy proszlakowe i tak samo postępuje się w nauce. W nauce, nie mając bezpośredniego dostępu do dowodów, o co zadbali prokuratorzy i inne instytucje, my powołujemy się na dowody pośrednie. Stawiamy hipotezę, to nam wolno postawić hipotezę, to proszę nie mówić, że pan użył tego określenia, że nie powinniśmy się zajmować pozytywną stroną tej sprawy. Jak dobrze zrozumiałem pozytywne, to znaczy kreowanie, próbę odtworzenia przebiegu katastrofy.
Takich ograniczeń nauka nie stawia i nie powinno się jej nigdy stawiać. Nauka może stawiać hipotezy i je weryfikować. I jeżeli na tej sali, wśród tych czterech konferencji, ja powiem, że 99% przedstawionych referatów i wniosków potwierdza tą hipotezę eksplozji, to my możemy z ogromnym prawdopodobieństwem, a prawie z pewnością powiedzieć, że samolot został zniszczony. Pewnością, jeżeli się zaczniemy kłócić o szczegóły, to 99,9 to też niepewność. Jeżeli mamy... Nie, nauka musi w pewnym momencie wybrać. Musi wybrać. I to jest słuszna... Nie, w nauce się przyjmuje, że hipoteza, która znalazła wielokrotne potwierdzenie, dopóki się nie znajdzie czegoś, co przemawia przeciwko hipotezie, to ona obowiązuje. Po prostu. A co do śniegu, nie mamy więcej informacji. Jedno zdjęcie. Co do mgły, proszę zauważyć, że nikt z nas nie rozmawia o tym. Nie mamy informacji. Na konferencji przedstawia się wyniki badania. Nie przedstawia się całego toku dyskusji. Sądzi pan, że myśmy nie rozmawiali o śniegu, nie rozmawiali o mgle? Tak, ale z powodu braku danych my nie możemy dojść do żadnych konkluzji i zaprezentować tego na konferencji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jest na sali pan porucznik Borsztyl? Niestety nie ma pana porucznika, a szkoda, bo on to widział, a więc mógłby pan odpowiedzieć. Bardzo proszę. Rozmawiał do ostatnich chwil z kapitanem Protasiu. Ale jedno zdanie, Piotrek, poczekaj, jedno zdanie. Proszę jedno bardzo. Zdanie, to będzie dłuższe i złożone. Proszę państwa, jest coś takiego, co ja zresztą podaję, tak jak i większość nauczycieli akademickich na pierwszym wykładzie. Jest pewien paradygmat nauk ścisłych. Otóż badania prowadzi się w oparciu o sformułowaną teorię, w oparciu o obmierzone eksperymenty i obserwacje i w tej chwili w oparciu o eksperymenty komputerowe. I ja osobiście, który używam tych wszystkich trzech dziedzin do uzasadnienia swojej hipotezy, jestem w stanie powiedzieć państwu, że moje obliczenia w niektórych przypadkach są dokładniejsze niż 1 promile. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To jest metodologia. Pan nie do podważenia. Pan profesor Witakowski, bardzo proszę, dwa słowa. I proszę państwa, bardzo proszę później pana ministra Macierewicza do mikrofonu. Chciałbym zakończyć możliwie szybko ten wątek dyskusji, bo wydaje mi się, on wykracza poza zakres, jaki ta konferencja przyjęła. Ale mogę powiedzieć tak, że miał być na tej sali pan porucznik Wosztyl, który był uczestnikiem zresztą wszystkich poprzednich konferencji. I on do ostatniej chwili rozmawiał z kapitanem Protasiukiem. No i można byłoby zadać pytanie, czy większego jeszcze dowodu potrzebujemy. Jeżeli chodzi o pana prezydenta, to on rozmawiał z pokładu tego samolotu ze swoim bratem. Czy jeszcze większego dowodu potrzebujemy? Ja sądzę, że po prostu nie należy już tracić na ten wątek czasu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, już chciałem powiedzieć premierze. Panie ministrze, bardzo proszę. Bardzo, bardzo dziękuję za te miłe słowa. Przekażę je pani premier Szydło. Szanowni państwo, ja jestem pod olbrzymim wrażeniem zarówno tej, jak i poprzednich konferencji. Mogę tylko państwu, wszystkim państwu profesorom, profesorowi Witakowskiemu najserdeczniej podziękować. Myślę, że w imieniu wszystkich, którzy dążą do prawdy o tej straszliwej tragedii, ale wierzę także, że w imieniu powstającego rządu Rzeczpospolitej. Dlatego, że podjęliście się skutecznie, a to jest rzecz niesłychanie istotna, skutecznie, wbrew najróżnorodniejszym naciskom. Takim, o których wydawało nam się po latach
80., że nigdy Polacy już nie będą przeżywali. Ale jednak zostaliśmy tej próbie wszyscy poddani. I wy wyszliście z niej zwycięsko. I wy byliście, jesteście tym światłem dla Polaków, który sprawiał, że w najtrudniejszych momentach tego pięciolecia Polacy nie stracili nadziei. Polacy nie popadli w absolutne zwątpienie, także co do własnej tożsamości. Za to wszystko naprawdę wielkie, wielkie podziękowania dla państwa się należą, ale to, miejcie świadomość, jest dopiero początek pracy, bo przecież teraz nadchodzi ten drugi etap, ważniejszy w istocie. Ten, który będzie musiał doprowadzić nas w oparciu o wznowione prace Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego do zrekonstruowania prawdziwego przebiegu wydarzeń. Już nie tylko w oparciu o hipotezy, ale w oparciu o olbrzymi materiał zgromadzony przez różnorodne instytucje państwa polskiego, ponieważ ten materiał został zgromadzony. On nam był przekazywany w sposób, nazwijmy to, selektywny, ale zgromadzony został i będzie musiał zostać poddany obiektywnemu badaniu przez uczonych, a nie przez urzędników wykonujących polityczne polecenia. I to jest praca, która jest przed nami. Głęboko wierzę, że będziecie państwo w tej pracy uczestniczyli równie skutecznie i z równą pieczołowitością, solidnością i naukową wydajnością, jak to robiliście dotychczas. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Bardzo dziękuję za te bardzo ciepłe słowa skierowane do Komitetu Organizacyjnego Naukowego, ale do wszystkich pracowników naukowych, którzy poparli naszą pracę. Bardzo dziękuję za te słowa. Proszę państwa, uważam część merytoryczną naszej czwartej konferencji w nowej rzeczywistości za zamkniętą. Zapraszam państwa na film. Jeszcze chciałbyś dwa słowa? Bardzo proszę. Po filmie już być może nie będzie momentu stosownego, żeby to powiedzieć, ale chciałbym w tym momencie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji tej konferencji. Przede wszystkim mam tu na myśli panią Gusakowską i panią Arciszewską. Mam na myśli wszystkie osoby, które uczestniczyły przy przygotowaniu technicznym tej konferencji. Mam tu na myśli tych wszystkich, którzy przygotowali tą wspaniałą ekspozycję, mapę rozrzutu wszystkich szczątków na lotnisku Smoleńsku. I mam tu na myśli również wszystkich tych, którzy zapewnili nam bezpieczeństwo. Ci panowie tutaj nie są eksponowani, ale dzięki temu możemy tutaj spokojnie i bezpiecznie obradować. Pamiętajmy, że nie wszystkim nasze obrady mogą się podobać, a dzięki nim właśnie czujemy się bezpieczni. No i wreszcie wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tych referatów, które dzisiaj były wygłoszone, autorom i wszystkim ich współpracownikom, a wreszcie tym, którzy zapewniają nam, że nagranie z naszej konferencji nie tylko zostało dokonane, ale będzie ono upublicznione tak jak zawsze. Będzie po prostu dostępne ono w internecie i na naszej stronie internetowej. Tak jak zawsze będzie można zobaczyć całość nagrań filmowych. Wszystkim tym osobom serdecznie dziękuję.